W świecie One Piece autor Eiichiro Oda stworzył bogate uniwersum pełne tajemnic i ukrytych historii. Jednym z najbardziej intrygujących wątków jest Pusty Wiek oraz tajemnica założenia Światowego Rządu przez 20 wielkich rodzin. Owy temat skrywa ogromny potencjał narracyjny, który może wprowadzić wiele nowych wątków i postaci do fabuły. Przyjrzyjmy się zatem bliżej tym rodzinom i zastanówmy się, jakie możliwości kryją się za tym wątkiem. Ja jestem Kapelusznik i zapraszam do oglądania. Na początek warto przypomnieć, kim są niebieskie smoki, czyli ten Rubito. To potomkowie 20 wielkich rodzin, które 800 lat temu zjednoczyły się, by pokonać starożytne królestwo i stworzyły ostatecznie światowy rząd. Większość ich członków jest przedstawiana jako zepsute, leniwe i aroganckie istoty, które uważają się za wyżej postawionych od reszty społeczeństwa. Jednakże nawet wśród nich zdarzają się wyjątki, jak rodzina do Flamingo, które pokazują, że wielkie familie mają potencjał do głębszego rozwinięcia i mogą skrywać interesujące postacie. Garling Figarland jest jednym z niewielu nam znanych niebieskich smoków, którzy pokazali, że mają zarówno siłę, jak i zdolności. Jego postać wskazuje, że nie wszyscy potomkowie założycieli są bezużytecznymi arystokratami. Garling może być kluczową postacią w rozwijaniu wątków związanych z historią i strukturą Światowego Rządu. Zwłaszcza, że jest liderem organizacji znanej jako Święci Rycerze, którzy odpowiadają za sądy i spory między światową szlachtą. Może to nawet wskazywać na istnienie różnych frakcji wśród niebiańskich smoków. Może być to punkt wyjścia do przedstawienia innych ważnych członków wielkich rodzin oraz ich roli w tworzeniu i utrzymywaniu władzy przez rząd. Natomiast wracając jeszcze do Doflamingo, jest on postacią tragiczną, która mimo swojego okrucieństwa miała cechy odróżniające go od innych niebiańskich smoków. Przykładowo też jego ojciec Don Quixote Homing zrezygnował z tytułu szlachcica, chcąc żyć jak zwykły człowiek. Ta decyzja prowadzi do tragedii, która kształtuje życie Doflamingo, ale historia jego rodziny pokazuje, że wśród 20 wielkich rodzin także mogą istnieć różne poglądy, talenty i motywacje, co daje Odzie wiele możliwości do eksploatacji. Każdy z 20 wielkich rodów ma też szansę na swoje unikalne dziedzictwo i historie, które mogą zostać odkryte w miarę rozwoju fabuły. Oda może wykorzystać te historie, by pokazać, jak różne familie wpłynęły na kształtowanie się światowego rządu oraz jak ich indywidualne ambicje i konflikty wpłynęły na świat One Piece'a. Na przykład rodzina Nefertari z Alabasty odmówiła przeniesienia się do Marijo i pozostała na swojej ojczystej ziemi, co wskazuje na istnienie różnorodnych wartości wśród założycieli rządu. Pusty Wiek to okres, którego historia została wymazana z kart historii przez Światowy Rząd. To właśnie 20 wielkich rodzin było kluczowych w zakończeniu tego okresu i utworzeniu nowego porządku. Odkrycie prawdy o Pustym Wieku i roli, jaką odegrały wielkie rody, może nie tylko zmienić sposób, w jaki widzimy Światowy Rząd, ale również wprowadzić wiele nowych wątków fabularnych. Marijo, siedziba Światowego Rządu, jest miejscem, gdzie mieszkają niebieskie smoki, a stricte chyba na całym Red Line. To miejsce może skrywać wiele tajemnic związanych z historią i dziedzictwem 20 rodzin. Można by było tutaj odkryć ukryte komnaty, starożytne artefakty oraz tajne archiwa z informacjami na temat Pustego Wieku. Światowy Rząd jest również organizacją pełną politycznych intryg, a 20 wielkich familii na pewno nie jest od tego wolne. Można by było na przykład pokazać, jak te wielkie rodziny manipulują polityką na globalną skalę, jakie mają sekrety, sojusze i wrogów zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz Światowego Rządu. Aczkolwiek familie równocześnie mogą posiadać unikalne dla siebie technologie lub umiejętności przekazywane z pokolenia na pokolenie, co pomagało im utrzymać władzę przez wieki. Nie wszystkie rodziny też muszą być zgodne wewnętrznie. Konflikty między członkami
członkami tych rodzin mogą prowadzić do intrygujących wątków fabularnych. Rywalizacja o władzę, różnice ideologiczne, porachunki i osobiste wendety mogą wprowadzać dodatkowe napięcie i dramat do historii. Rozważmy także hipotetyczny wątek dotyczący Saturna, jednego z Gorosei, czyli pięciu starszych gwiazd. Jeśli Saturn zawiódłby w swoich obowiązkach, na przykład w wyniku wydarzeń na Egghead, mogłoby to rodzić pytania o jego pozycję w tej elitarnej grupie. Czy czasem nie naruszył on przetrwania i stabilności światowego rządu? Więc w takim przypadku rodzi się pytanie, czy mógłby go ktoś zastąpić? Na przykład Garling Vigerland nie wydawałby się kimś kompetentnym? Albo inny członek Świętych Rycerzy lub po prostu inny niebieski smok? Gorosei przedstawiani są jako monolit, który od wieków utrzymuje swoją pozycję i władzę w światowym rządzie. Przynajmniej tak to wygląda. Ich decyzje są ostateczne i niewzruszone, a ich władza wydaje się absolutna. Jednak w świecie pełnym intryg i niepewności nawet najbardziej stabilne struktury mogą się zmienić. Więc taki Garling jako potężny i zdolny niebieski smok mógłby być kandydatem na zastąpienie Saturna, gdyby ten został uznany za niezdolnego do dalszego sprawowania swoich obowiązków lub gdyby umarł. Mogłoby to by prowadzić do wewnętrznych konfliktów nawet pośród Gorosei, ukazując, że nawet wśród elity istnieje rywalizacja i ambicje. Podsumowując, 20 wielkich familii, które założyły światowy rząd, to wątek o ogromnym potencjale narracyjnym w świecie One Piece. Każda z tych rodzin może skrywać unikalne historie, tajemnice i postacie, które mogą znacząco wpływać na rozwój fabuły. Odkrycie prawdy o pustym wieku, wprowadzenie nowych bohaterów czy antagonistów oraz eksploracja wewnętrznych konfliktów rodzinnych to tylko niektóre z możliwości, które mogą zostać wykorzystane przez Eiichiro Oda. Miejmy nadzieję, że w przyszłych rozdziałach i sagach będziemy mieli znaczne rozwinięcie tego wątku. Zwłaszcza, że na przykład Tower of God pokazuje, jak świetnie można poprowadzić wątki wielkich familii. Zatem dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych materiałach.